Witam i zapraszam na film ze szczegółowymi informacjami na temat produkcji rozsady pomidorów. Jeśli ktoś szukałby konkretnych informacji, to w opisie filmu jest spis treści. Zapraszam do oglądania. Siew pomidorów na rozsadę do uprawy gruntowej powinien być wykonywany w marcu. Można siać na początku miesiąca, wtedy będą większe zdążą urosnąć te młode rośliny. No albo można też właściwie wysiać na początku kwietnia, to jest taki już ostateczny termin. Wtedy te rośliny będą po prostu trochę mniejsze, ale też jest taka opcja, żeby jeszcze wysiać. Natomiast do uprawy szklarniowej wysiewamy dużo wcześniej. Niektórzy sieją nawet w styczniu, ale tak, przyjmuje się, że gdzieś luty do początku marca najpóźniej. No i tak, można wysiewać nasiona do różnego rodzaju podłoży. Można siać do ziemi uniwersalnej, można wymieszać ziemię uniwersalną z piaskiem. Można też siać do specjalnych podłoży do przygotowania rozsady, albo też można siać do włókna kokosowego. Różnie jest to wykonywane. Ja sieję w tym roku do takiego podłoża na bazie torfu odkwaszonego. Wysiewać można do oddzielnych doniczek, jeśli mamy na tyle miejsca, ale ja bym raczej polecał siew do takich pojemników plastikowych wypełnionych podłożem i po prostu później, jak te roślinki podrosną, będą miały już te 2-3 liście właściwe, no to będziemy je pikować dopiero do oddzielnych doniczek. Nasiona siejemy rzutowo w miarę równomiernie. Można je trochę przyklepać i warto sobie przysypać cienką, bardzo cienką warstwą ziemi. Kiedy nasionka mamy już przykryte, zraszamy to wodą. I teraz w tym momencie warto to sobie przykryć folią na te pierwsze kilka dni, żeby te nasionka miały tam cały czas wilgoć, żeby tak woda szybko nie uciekała. Nie powinno być to szczelnie zamknięte, jakaś tutaj z boku musi być wentylacja. I tą folię możemy zdjąć, kiedy pokażą się już pierwsze siewki. Wiele osób sieje po prostu nasiona od razu do takich doniczek i później ma przygotowane rozsady bez pikowania. No więc ja też część właśnie moich pomidorów sobie w ten sposób przygotuję. I tak, robię małe takie otworki w ziemi. Może trochę mi nawet za głębokie wyszły. I do takiej ziemi po jednym nasionku. Teraz przykrywam cienką warstwą ziemi. I oczywiście zraszam wodą na koniec delikatnie, bo dlatego, że po prostu tutaj już wcześniej to nawadniałem, zraszałem tą ziemię przed tym wysianiem. Czas na drugą odmianę, czyli ten pomidor gigant od rekordzisty Polski. Niektórzy to jeszcze teraz przykrywają folią,
Ja myślę, że też tak zrobię. Za chwilę to przykryję. Dzisiaj powiemy sobie o pikowaniu pomidorów. Mówiąc najprościej, pikowanie jest niczym innym jak tylko przesadzeniem roślin rosnących w jednym pojemniku, które były wysiewane na rozsadę i będziemy po prostu przesadzać te pomidory do oddzielnych doniczek przy jednoczesnym uszczykiwaniu systemu korzeniowego po to, żeby lepiej się krzewił i po prostu korzenie rosły na gęstość bardziej niż na długość. Przed pikowaniem pomidorów pojemniki z roślinami powinno się podlać. Ja tutaj już podlałem. Mam tu trzy odmiany. Są to pomidory poranek, black cherry i red pear. To są jedne z tych, które wysiałem. Pikujemy do oddzielnych doniczek plastikowych lub innych. Nie ma tutaj jakiejś reguły, jakie to powinny być doniczki. Ja pikuję do takich z tworzywa sztucznego o wymiarach, o ile dobrze pamiętam, 7x7x8 cm. No i po prostu po jednej roślinie do takiego pojemnika. Jeśli chodzi o podłoże do pikowania, no to może to być ziemia uniwersalna, może to być odkwaszony torf, wymieszany z piaskiem, można do włókna kokosowego, różnie. Różne osoby to różnie pikują. Niektórzy dosypują perlit do tego, żeby lepiej trzymał wilgoć. Zaczynam od napełnienia tych pojemników ziemią. Mamy już przygotowane doniczki z ziemią, więc przechodzimy do pikowania. Weźmy sobie tutaj odmianę Red Pear. No więc tak, po prostu wyciągamy na początek z pojemnika. I dzielimy na tą bryłę korzeniową na poszczególne te rośliny. Tutaj jak mamy taką sytuację, że jest taka mała, niewyrośnięta roślinka, to ją usuwamy. No i w takiej sytuacji, teraz w tym momencie, uszczykujemy system korzeniowy o około 1/3, odrywamy te końce korzeni w takim celu, aby się krzewiły, żeby tworzyły odgałęzienia boczne i nie rozrastały się za bardzo na długość. Dla takiego pomidora bierzemy sobie pojemnik. I sadzimy go możliwie jak najgłębiej. Nawet można sadzić tak, żeby było do tych pierwszych liścieni. Do tych pierwszych listków. Robimy sobie otwór pikownikiem. I dzięki temu, że tutaj posadzimy tak głęboko, to później na całej tej łodydze, która będzie pod ziemią, wytworzą się korzenie przybyszowe. Lekko dociskamy i mamy pomidora przepikowanego. Przydatny jest tutaj taki pikownik. Można go kupić, nie wiem, tam za 5 zł chyba w sklepie ogrodniczym, a przydaje się. Możemy sobie jeszcze dosypać do tych doniczek trochę ziemi, żeby było więcej.
I teraz dość istotna rzecz. Warto sobie zaznaczyć, opisać sobie, jakie odmiany mamy, bo potem, jak będziemy mieć więcej tych odmian, może być problem, żeby zapamiętać, gdzie jest co przypikowane. A tak to najlepiej do każdej doniczki sobie włożyć taki znacznik. Można nawet z papieru zrobić sztywnego, tylko byleby nie przemakał. Tak, żeby mieć oznaczone, co gdzie rośnie. Mamy już przepikowane pomidory. Teraz jeszcze jedna uwaga, o której warto wiedzieć, że pikować powinno się w momencie, kiedy siewki pomidora wykształcą od 1 do 3 liści właściwych. Liście właściwe to są te liście złożone, nie licząc tych dwóch pierwszych listków, czyli liścieni. Czyli taki liść pierwszy, drugi, trzeci. To jest taka granica, gdzie powinno się pikować, czyli między 1 a 3 takimi liściami. Mniejsze z samymi liścieniami są po prostu za małe do pikowania, nie ma sensu tego jeszcze robić, a jeśli będą większe, no to już są za duże. Także pikujemy od 1 do 3 liści właściwych. I na koniec podlewamy, szczególnie jeśli gleba ma mało tej wilgoci. Podlewamy najlepiej wężykiem, po to, żeby nie wypłukiwać niepotrzebnie za bardzo tego systemu korzeniowego. Staramy się nie lać po liściach, bo pomidory tego nie lubią. Nie lubią, kiedy się im leje właśnie po liściach, bo są wtedy stają się bardziej podatne na choroby. W tych pierwszych dniach po przepikowaniu może się tak zdarzyć, że pomidory będą więdnąć, szczególnie właśnie w tym pierwszym dniu. I po prostu to nie ma się co z tym przejmować, bo one już w drugim, trzecim czy czwartym dniu po przepikowaniu się podniosą, po prostu się przyjmą i będą wyglądać dużo lepiej. Raczej jest tak, że się wszystkie przyjmują. Rzadko się zdarzają takie przypadki, że któraś roślina nam się nie przyjmie. No i tak w tym okresie od przepikowania przez najbliższe dni, właściwie przez najbliższe tygodnie przygotowywania rozsady musimy pilnować, żeby cały czas było wilgotno, żeby ta gleba nie za bardzo nie przesychała. I takie doniczki z pomidorami umieszczamy w miejscu dobrze oświetlonym, żeby miały dobry dostęp do światła. Ewentualnie jak ktoś ma możliwość, to można to dodatkowo doświetlać. No i temperatura najlepiej, żeby była około 22 stopni. Jeśli chodzi o podlewanie i nawożenie, no to ja podlewam je tak mniej więcej 2 razy w tygodniu. Pomidorów nie powinno się podlewać tuż przed hartowaniem, to znaczy na przykład jak wystawiamy na dzień, no to nie podlewamy pomidorów rano, a tym bardziej w ogóle nie lejemy na liście, bo to mogłoby spowodować poparzenia słoneczne. Podlewać najlepiej powinno się po przyniesieniu do pomieszczenia. No i też właśnie podczas hartowania ograniczamy podlewanie, żeby pomidor uodpornił się na brak wody w podłożu. Jeszcze jeśli chodzi o podlewanie, no to można połączyć podlewanie z nawożeniem, czyli na przykład tak jak ja robię, ja podlewam pomidory wodą z biohumusem, dzięki czemu wzmacniam pomidory i dzięki temu one stają się silniejsze. No i to też później będzie warunkować ich odporność na choroby i szkodniki. Oczywiście nie będzie to tak, że w ogóle nie będą podatne na nic, tylko będą miały tą podwyższoną odporność. Tak wynika przynajmniej z moich obserwacji. Ja pomidory podlewam w ten sposób, że staram się podlewać obficie, ale raczej rzadziej. Więc właśnie tak nie podlewam na przykład tak jak niektórzy to robią codziennie, tylko staram się właśnie tak jak mówiłem, raz, 2 razy w tygodniu. Po prostu dlatego, że pomidory nie lubią, kiedy je się podlewa często. Wolą dostać dużą dawkę wody, a raczej rzadko, niż małymi dawkami, a często. No i to, co mówiłem wcześniej, jeszcze powtórzę,
nie lejemy absolutnie na liście, bo wtedy pomidory stają się bardziej podatne na choroby grzybowe. Nie są to wszystkie pomidory, które mam, ale tutaj jest takie główne miejsce, gdzie przygotowuję rozsadę. I już niedługo, za kilka dni, rozpoczniemy hartowanie. Jest to dość ważny zabieg, który powinno się przeprowadzać mniej więcej 10 dni przed planowanym sadzeniem roślin do gruntu lub też do szklarni czy pod folię. I mówiąc tak najprościej, polega on na przystosowaniu roślin do warunków, jakie panują na zewnątrz, czyli do niższych temperatur, do bardziej intensywnego nasłonecznienia, szczególnie jeśli chodzi o promieniowanie UV, do wiatru i do bardziej intensywnego parowania wody z gleby, czyli do wysychania podłoża. Więc jeśli sadzimy rośliny tam załóżmy 15 maja, no to przydałoby się zacząć hartowanie 5 maja. W praktyce wygląda to w ten sposób, że wystawiamy rośliny na zewnątrz, na dzień, na przykład na parapet. No i tak, ja mam taki sposób, że właśnie na pierwsze 3 dni wystawiam rośliny na zewnątrz na kilka godzin dziennie, tylko na dzień, i wieczorem chowam. Później po tych 3 dniach, przez następne 3 dni, już zwiększam tą ilość czasu, które rośliny spędzają na zewnątrz, i zostawiam także na noc, jeśli temperatura nie spada tam między 4 a 5 stopni Celsjusza. Jeśli jest więcej, no to zostawiam też na noc na zewnątrz. I to tak przez 3 dni. A przez te ostatnie 4 jeszcze dni już rośliny spędzają tylko na zewnątrz, całą dobę. Jeśli nie ma oczywiście przymrozków. Bo jak jest przymrozek, no to i tak trzeba schować, żeby nie przemarzły. Powinno się też ograniczyć podlewanie. Można delikatnie przesuszyć tą ziemię, to podłoże w doniczkach, byleby to nie spowodowało po prostu już takiego trwałego więdnięcia. Chodzi o to, żeby po prostu się przyzwyczaiły rośliny do tego, że w podłożu wody jest mało. Jeszcze jedna rzecz odnośnie hartowania to jest taka, że możemy bardzo łatwo odróżnić rośliny zahartowane od tych, które jeszcze nie są przystosowane do warunków zewnętrznych. No i tak jak widzicie tutaj, to są pomidory, które były właściwie hartowane już przez 2 dni i ich kolor liści jest jeszcze jasnozielony. Jasnozielony kolor liści oznacza, że rośliny są jeszcze wrażliwe, delikatne i nie moglibyśmy ich po prostu wsadzić w takim stanie do gruntu już na miejsce docelowe, bo doznałyby szoku termicznego i zatrzymałyby się ze wzrostem, przynajmniej na jakiś czas. Natomiast rozsady zahartowane mają liście koloru ciemnozielonego. Liście są już takie bardziej zwarte, widać nawet z wyglądu, że są mocniejsze i przede wszystkim są w kolorze ciemnozielonym. Co jeszcze mogę dodać w kwestii hartowania pomidorów? Jest to naprawdę ważny zabieg, który powinno się zawsze wykonywać przed posadzeniem roślin do gruntu, bo rośliny zahartowane będą szybciej rosły, szybciej się przyjmą i wcześniej będą mogły zaowocować.